Dobra. No gotyk taki Alex 3 gorszy. Ten Alex 1 już się wydaje mniej drewniany, o dziwo. Dobry wieczór. Defrot, no ale gracze Gotika nie będą kry... Znaczy nie wiem, co bym... Najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Tak, Rukaszu, no. Potrzeba rozległej wiedzy, świetnej taktyki w czasie licytacji, a często także... Polecasz Wukonga sobie, która uwielbia nowe God of War'y, a nie lubi Souls-like'ów? Tak. Jest lepszy gameplay niż God of War, w God of War'ach. Fabuła mniej istotna, bo w God of War'ach to jest najważniejsze. No, spodobać się. ...nośnego głosu. A oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny Gof lepszy. Aby poszczególnych członkowie... Dziura twojej matki lepszy. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Wybacz, poniosło mnie. ...naszych bohaterów awantury Okasy. Nie jest to... Nie no, God of War gameplayowo jest gorszy niż Wukong. Już po 3 dniach mogę to stwierdzić. A przeszedłem God of War na najwyższym poziomie trudności, co jest idiotyczne. Ten poziom trudności tam, no ale przeszedłem, no i tu jest lepszy. Lepszy jest gameplay tutaj, według mnie. Go był naprawdę fajny. Wiadomo, tam była najważniejsza fabuła ogólnie w God of War, ale fajny był gameplay, ale tu jest lepszy. No to prawda, MRM. Oczywiście. Nie rozumiesz, czemu Wukong mi się tak podoba? To może pooglądaj streama dłużej niż 3 sekundy, żeby potem przyjść i powiedzieć, nie rozumiem, czemu Wukong ci się tak podoba. Przez całe 10 godzin wczoraj wymieniałem zalety tej gry i też krytykowałem jakąś srakę, jak napotkałem, a ty przychodzisz po ponad 20 godzinach, po ponad 25 godzinach grania w tego małpiszona i piszesz, nie rozumiem, czemu ci się w dupę podoba. To nadrób 25 godzin woda, przyjdź i wtedy coś powiedz. W dupę, no 25 godzin materiału masz, żeby się dowiedzieć, czemu mi się ta gra podoba. Jezus Maria. Widzę, no cały czas mówię podczas grania, no. Dobra, luj z tym. Obejrzmy awanturkę. Jestem codziennie ty pecie, a ta gra to sraka. No co, codziennie mam to zweryfikować, mitomania? Wrocławia, kapitan drużyny Arkadiusz Grabowski, inżynier elektronik z Grudziądza i Michał Gęsek, student weterynarii z Sarnowa. Bo zaraz cię zmiażdżę, jak pluska. Urzędnik z Nowego Sącza, kapitan drużyny Zbigniew Krzysztof, ekonomista z Grodziska Mazowieckiego, Tomasz Zymira, student prawa z Tarnobrzegu i Mariusz informatyk z Płocka. Drużyny informatyk z Płocka. Żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my witamy nowych mistrzów. Tak, MRM. To jest tradycja. To są ci nowi, tak? Informatyk z Płocka złożył 400 komputerów? Takie jest info? Tak więc panowie wygrali w poprzednim programie 8,5 tysiąca złotych. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Mi się Wukong tak podoba, że aż zacząłem wsadzać se szczotę do kibla w dupę Uga Buga. Ja jestem na wyższym etapie, zamówiłem taki kijek.
I zwycięstwo jest tym ważne, że drużyna trzech maturzystów i jeden student pokonała drużynę ówczesnych mistrzów, drużynę nauczycieli. Także panowie, to sukces oczywiście. Powiedzcie, jakie macie plany na przyszłość jako maturzyści? Maturzyści. Planujemy iść dalej, planujemy dalej się kształcić i iść na studia. Ale pan, panie Krzysztofie. Ja mam zamiar iść na politologię. Oho. I kształcić się dalej w tym kierunku. I zostać prezydentem. Możliwe. Mam nadzieję, że nie spotkam mnie. Krzysztof. Krzysztof to jest. Czy to jest Kononowicz? Ty, trochę ma rysy twarzy podobne, Krzysztof. To możliwe, że to jest Kononowicz, nie? 20 lat później. A pan, panie Krystianie? Ja wolałbym nie zdradzać. Chcę zostawić w tajemnicy i nie zapeszać. Panie Krystianie, no i tam powie, jak ma pan plan na przyszłość. Nie, Krzysztof Bosak to jest. Pan Mariusz? O, niestety ma mnie też po samo, że oj. Nie chciałbym tego mówić właśnie, bo... Było uczone do matury. Co pan zrobi, panie Mariusz? Żeby mieć z tego satysfakcję w następnym... Satysfakcję, tak. Satysfakcja ważniejsza od sukcesu, zgadzam się z tym. Pan, panie Tomaszu, studiuje matematykę, co dalej? Co dalej? Zamiar, żeby ukończyć te studia. No to trudne wyzwanie. A kim być, to nauczycielem. Nauczyciel, osiadam. Na co zbieracie pieniądze? Na wakacje. Panie Krystianie? Ja przede wszystkim na dalszą naukę, na studia. Właśnie się... W Polsce czy za granicą? W Polsce. Pan, panie Mariuszu? A tak samo. Szczególnie się przydają nasze pieniądze właśnie w tym początkowym etapie już wejścia bardziej dorosłego życia. Witamy pana w grze. A łebki takie, ale może coś ugrają. Myślę, że oni odpadną dzisiaj. Nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz drugi będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. No ale jeżeli im się nie uda, to ustąpią. Nauczyciel zarabiał wtedy 700 brutto na dwie zmiany w trzech szkołach? Czekaj, jak? Nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. W dwóch różnych miastach, tak? W dwóch różnych krajach. Otrzymują ode mnie po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą państwu do... Ale animacje dodali. Na moim polu jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii rozpoczniemy licytację. Drużyna, która ją wygra, będzie odpowiadała na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, dostanie pieniądze na konto za to pytanie. Ale jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się w finale z mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. No wydaje mi się, że zasady są jasne. Losuję pierwszą kategorię. Ale ziom, 3500 w tamtych czasach, to nie było to co teraz. To było jak teraz 10k. Kategoria... Nie wysyłaj jakichś porypanych linków, bo jeżeli to jest porypany link, to możesz ty dostać bana. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. To dobry trening, pani Aneto, jeszcze zębotkę. Tequila. A ona gra Wukonga. Ty nawet nie wiedziałeś, przyznaj się. Tupę mi to ma, nie? A wiedziałeś, ty w dupę. Kanalio. Zieloni odpowiadają w puli 1900 zł. Dobra, dawać. Jak nazywa się rodzina amerykańskich szczerbaków prowadzących nieśpieszne życie w koronach drzew? Co to jest za pytanie? Co to w ogóle znaczy amerykańskie szczerbaki? To jest jakaś rodzina redneków? Coś takiego? W jakiejś Arizonie? Coś takiego to jest? Dom na drzewy mają i tak dalej? Jetsonowie? Ty, co to znaczy? Dobra, dobra, tequila, dobra, dobra. W kamerku. W koronach drzew, ale szczerbaków. Leniwce to szczerbaki? Bierzemy podpowiedź? Co to znaczy szczerbak? Dużo nie zapłacimy. Ile, jaka jest pula? Ja nie ma, jakie jeszcze są leniwce? 800 ton. Co tam jeszcze? 800, 1900. Weźmy podpowiedź, co? Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź. Snickers? Czekaj, co ty masz na myśli? 400.
500. Proszę. 400. 500. Że od snickersów im zęby powypadały. Oto cztery warianty. Oposy, pałanki, ej, opos. Lodokoty, leniwce. Ale opos to w śmieciach żyje chyba. Nie, to szop. Dzięki, że ja wiadomość 8 lat. Lodokoty. Lodokoty to są te... Wiedźmin 3 nadchodzi, tak? O 7. Oposy to... Witam. Wiecie? Lotokoty ja daję. Jeszcze. Zieloni udzielają odpowiedzi. Proszę bardzo. Według nas są to leniwce. Tak jest! Czyli snickersy to leniwce. 5600 zł to jest stan konta drużyny zielonych. Za nimi żółci 4,5 tysiąca i niebiescy 4,400. Także różnice są bardzo małe. Wszystko się jeszcze może wydarzyć. A co chodzi się o baton. Do odcinka emotka? No jak? Do jednego odcinka emotka to luj. Witamy Państwa po reklamach. W tej chwili prowadzą zieloni w awanturze o kasę, mając 5600 zł. Inaczej się pisze. Za nimi żółci 4,5 tysiąca i niebiescy 4,400. Mamy 5 jak? Pytań do końca Kitsuna. Tego etapu. Przecież byłem blisko, zalicz jako pół. Dosłownie jedna odpowiedź w prawo to była dobra. Anatomia człowieka. Oho. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. 0,25. Ty, no masz rację, no ta, 1 na 4, no. Ej, kibicujemy któremu teamowi z tych kolorowych? Jest znowu szansa dla zielonych na zwiększenie stanu konta. Tym razem w puli 2700. No, macie szansę na uzyskanie sporej przewagi nad przeciwnikiem. Anatomia człowieka. Co ty w dupę piszesz na tym czasie? Jak brzmi nazwa środkowej opony mózgowia? To jest tak. Twarda i później jest miękka. Opona miękka. Nie, jeszcze jest pajęczynówka. Twarda, miękka pajęczynówka jest na samym dole. Co? Opona twarda, miękka pajęczynówka. A środkowa. Spokojnie. To jest spokojnie. Spokojnie. Co to w ogóle znaczy to pytanie? Tak, 40. To jest tak, to jest twarda. Pajęczynówka jest średnia. Miękka. Ja bym powiedział pajęczynówka. Ja mam totalny mętlik. Mam nie wiem, co to znaczy nawet, widzowie. Ja bym powiedział pajęczynówka. Ile możemy przegrać? Będziemy mieli wtedy... Czy chcecie podpowiedź znowu? 4600. Może chcecie podpowiedź? Nie, nie powiedział. Rukaszu, ja zazwyczaj mam średnio dwie dobre na cały odcinek. Proszę, panie Michale. Także to no. Jak trzy odpowiem, to już jest dobrze. A jakiej pan udzieli odpowiedzi? Pajęczynówka. Tak jest! Tak jest! Ale musi być dobra kategoria i fart, żebym miał chociaż te dwie. 2700 zł. Pajęczynówka. Mają 7300. Czemu taka nazwa? 3700 i niebiescy 3500. Aha, my kibicujemy z tego, informatykowi z Płocka. Jaki Kitsune gadał, że on złożył 400 komputerów, ale nie wiem, on mnie chyba zna. Odpowiedź. O! Biorę po 200 zł z konta. Siema, Saulek, witam. Słucham, za ile państwo zieloni kupią. Zieloni 300. Kupią podpowiedź. Zieloni 300. Zieloni 300. 300 po raz drugi. Niebiescy ile? 700. Proszę, mam 700 od niebieski. 700 po raz drugi. 700. Pajęczynówka mi się pieprzy we łbach. 800 po raz drugi. 800 po raz trzeci. Mamo, on ma 40 lat. W odcinku chłop ma 20, jest szansa, że to on? Do końca tego etapu. Ten informatyk w Płocka? Co ty gadasz? Sytuacja. Prowadzą zieloni 7000, potem żółci 2900 i niebiescy 2800 zł. Kaja Godek. Niebieska wygląda.
Nie wiem jak wygląda Kaja Godek. Co? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Nowy montaż jest, no, w tym odcinku. Też zauważyłem. Gdzie jest informatyk z Płocka? Który on był? Żółtek. O kurde ty! Ten po prawej na maksa to jest informatyk z Płocka. Decyzja żółtych, jeżeli chcą walczyć o wejście do finału. Tak, o Hemingway w niebieskich. Jeżeli żółci odpowiedzą, będą na drugim miejscu, ale jeżeli im się nie uda, to odejdą z gry. Świat polityki. Jak długo trwa kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce? O kurde, w dupa. To nie jest tego? 5 albo 7, wziąć podpowiedź? Poprosimy pani. Ty masz wabank dałeś. Proszę uprzejmie. Czy ją wabank nie dał? A on kupił podpowiedź. Za ile? Za 800? 5 lat, 9 lat, 7 lat. Uuu, ciężkie. 7 albo 5. 9. Ja mi mówię, że 7, co? Ja bym powiedział, że 9. 9 lat? Ja studiujesz prawo. Czekaj, czy się stanowi? Ja bym 9 dał, no bo... sekund. Jakoś bardziej pasuje, no bo 5 to byłoby na jedną kadencję, potem by się ich szybko wymieniło. I dalej gdzie mało Polaków, nie? Bez sensu. A 9 to może coś dać IRL. Jak? Pewien jesteś, czy na to coś sens? Kojarzysz? Pewno nie jestem, ale wydaje mi się, że... Ja mam 9. 9? Co robimy? Minuta, która? Nie wiem. Trzecie pytanie. Witam, Kapit. Ja też nie. To dobra się. Dobrze, świat 7. Quinto! Odpowiadamy, panie Krzysztofie. No nie jesteśmy pewni, wydaje nam się, że 7 lat. A jaka będzie odpowiedź? 7 lat. Bardzo trudno jest przeciwstawić się grupie. Nie udało się panu Tomaszowi, szkoda. 9 lat. Dobra! Widzicie? Logika, 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 logika. Gdyby było co 5. To patrz, partia jakaś dochodzi do władzy, zmienia teamek i potem tak, łamią jakieś prawa ludzkie, nie? I potem znowu prawa Boże łamią kolejni, a tak to nie mogą, bo tam, no, kumasz logikę, dobra jest, nie? No cóż, taka jest ta gra, zaryzykowaliście panowie wszystko, nie udało się, dziękujemy bardzo żółty. Ej, czekaj, informatyk z Płocka odpadł. Czasem lepsze jest cisza. Więc zamilknij, kolego. Dwie drużyny uwaga. Na koncie zielonych 6400. Niebiescy mają 200, ale uwaga! W puli do następnego pytania przechodzi aż 4200 zł. Trzy pytania do końca tego etapu. Po tym jak odpad został streamerem, jak się nazywa na Twitchu? Milkej. Random Bruce. Ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Nie, no, z konta każdej pasuje drużyny. Jakoś to 9. No, ale to fart, wiadomo. Jak na razie nie miałem jeszcze odpowiedzi, gdzie był 9. Ale to były 3 pytania dopiero. No. Dlaczego pani dała 300? Błąd. Błąd, to trzeba było natychmiast grać w abanku. Niedzielę albo poniedziałek, Solek. I wtedy mieć to... No prawie w kieszeni finał, prawie. A tu wiadomo było, że oni będą chcieli was zablokować od razu. No tak, tylko nie wiadomo, jakie te ciekawostki będą, także nie byliśmy pewni. No to albo grać o wejście do finału. Tak, już ostro. 6600 w puli, ogromna szansa dla zielonych. Jeżeli im się uda, będą mieli aż 10 tysięcy. No jeszcze 100 zł dorzuciła, no. Zobaczymy. A ciekawostki to są te itemy? Tak. Do czego służy ten przyrząd? Coś jest mi znany chyba. Ty, to jest wiecie, tego, ja to kojarzę. Karpet potem rozdzielacie, tak się... Od zżywacza? Takie dziurki w karpach się robi. Czekaj. Pokaż Michałowi. Pokaż Michałowi. A rozpocznę. One mają inną rozpiętość, mają te ząbki. Co to jest? Co, kupujemy podpowiedź?
No pokaż to bardziej, bo ja nie widzę. Kupujemy podpowiedź. Wymyślisz, Michale? Bo ja nie za bardzo. Kupujemy podpowiedź. Panie Krzysztofie, ile będzie nas kosztowała podpowiedź? Tradycyjnie kupujecie państwo. Tak, tak. Lepiej tak. Słucham propozycji. 1300. Kuli jest 6600. Nie. Damy 1000. 1000. 2. Nie, 1000. Boże! 1200, panie Krzysztofie. 1800. 1500? 1600. Ale ostro poleciał po nich. 1600. Proszę bardzo. Czemu tak ostro, Ibisz? Do bindowania, do cięcia wstążek, do robienia origami. To izolacja to chyba nie jest, no? Izolacja. Ja do dupę. Co to znaczy do bindowania? Nie wiem, ale ja bym może... Kurde, nie mam pojęcia w dupa. Nie wiem, co to znaczy do bindowania. No wstążek ja bym dał, ale to nie wiem, no to strzał jak zwykle. Izolacji na pewno to nie jest. Ej, do cięcia wstążek. Do bindowania. Do bindowania nikt nie wie, co to jest, to nie bindowanie to się... Ej, ale to może być do cięcia wstążek kwiaciarki, mają na przykład tak, wiesz, pociągają... Ja bym dał te wstążki. Pociągają te nożyczki. Słuchajcie, no origami się nie robi z przyrządami, prawda? Bo to jest składanie ręczne kartek papieru. No i to które? Prawda? Do zdejmowania izolacji? Nie, ja wiem, jak wygląda przyrząd do zdejmowania izolacji. A co to jest bindowanie? Co to jest bindowanie? To jest do książek. Do książek, to na pewno nie do bindowania, ty mnie zbindujesz książkę. Nie, no to no odpowiadaj. Do cięcia wstążek. Panie Krzysztofie, udzielamy odpowiedzi. Proszę bardzo. Według nas przyrząd ten służy do cięcia wstążek. Opłacało się, tak jest! Dobra, jest moja średnia wyrobiona, nic już nie odpowiadam do końca. 6600 zł trafia na konto drużyny zielonych, mają 9300, niebiescy. Nie wiem, co to znaczy do bindowania, ktoś mi powie? Wie ktoś, co to znaczy? Chyba 25, już ponad średnia. Ciekawostki. Rozpoczynam licytację. Dziurkujesz karty i wkładasz skorosz. Czekaj. Ale to do tego jest dziurkacz chyba. Co ty gadasz? Łączenie stosu kartek i dokumentów w jedną spójną całość. Aha! Na jakiej zasadzie to się łączy? Cytację biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy babank! I co, ile wzięli? Nic nie wzięli. Przecież nic nie wpływa. No słuchajcie, spokojnie. Jakby zaskoczyli... Czekaj, co jest? Neuron? Bank, a. To tak naprawdę zyskuje pani tylko 200 zł. No trudno, chcemy się utrzymać. I tak byście się utrzymali. Ale mogli nas zablokować. No tak, ale gdyby nie odpowiedzieli, to byłaby do przejęcia dużo większa pula. No, ale mogli też odpowiedzieć. No, mogli odpowiedzieć. Dobrze, 2000 zł w puli. Niebiescy grają o być albo nie być w tym turnieju. Ciekawostki. Ale grappa Malina, te odcinki mają 20 lat. To mogło być prawo kiedyś inne, wiesz? Musisz sprawdzić, czy w tamtych czasach nie było prawa do wędkarstwa innego. Jak witam, Kondziu. Jak nazywa się ten przedmiot? Pokaż z bliska w dupę. Dziękuję, Kondziu, za 61 lat. Otwierasz do piwa, ale się łapy trzęsą. Nie, to nie jest otwierać. Łyżka do wiodny. Legenda. Do dupy, no. Przegrałaś teamowi gra. Możemy strzelać. Czekaj, co to w dupę jest? Może czego? Masz jakiś pomysł? Lawa do włosów albo klawana wstążka. No pokaż to wolniej, ty brudasie. Cię łapy trzęsą. Co to w ogóle jest? Czemu to ma jakiś dziwny krzyż? To nie jest jakaś zawieszka? Ty, co to jest? To nie jest jakaś ta? Co to jest?
Ale dziwne, tu kółko takie. To się nie wiesza tego jakoś? Broszka, o, no. To nie jest broszka? Chociaż nie wiem, czy to... Nie wiem. Może to jest wstążka. Spinka do włosów lub ten... lub klamerka do włosów. Ja bym broszkę dał. Chcemy udzielić odpowiedzi. Proszę bardzo. Ponieważ nie jesteśmy pewni, spinka. Będziemy strzelać. Może kolega Tomek powie, musimy... bo on wpadł na ten pomysł, także... Przed kilku miesięcy. To może być... A dobre są? Klamerka do włosów lub spinka, inaczej spinka do włosów. No. Oj. Tylko to mi pasuje. Przykro mi, niestety nie. To jest spinka do krawata. A mógł powiedzieć po prostu spinka. W takich pytaniach niektóre teamy mądrzejsze mówiły tak ogólnie najpierw i dopiero jak się Ibisz spytał o konkretną rzecz, zawęził, ale często nie pytał i można było obejść to, nie? Natomiast bardzo dobre wiadomości dla drużyny zielonych. Państwo mają 9000... No słyszę, są lekarze, mówię, no a przed kilku miesięcy to dobre są? Gratuluję. Nie, nie będę grał w ligę. Czy ja kiedykolwiek na lidze zrobiłem 200 godzin streama? Nie wydaje mi się. A czy ja w tym miesiącu zrobię 200, w poprzednim zrobiłem 300, w poprzednim zrobiłem 200? Wydaje mi się, że bez ligi jest lepiej. Finał awantury o kasę. Zieloni mają na koncie 11 100 zł i muszę przyznać, że byliśmy... Dużo LOLa grałem. Tak, tylko streamów było 120 godzin w miesiącu. No. ...gry waszej w pierwszym etapie. Jesteście, jak widać, bardzo zgraną z drużyną. Jak dawno się znacie? Ja z Bartkiem znam się już... Spoko, Soulek. Dobrze, dobrze. Razem. No ja z Bartkiem od urodzenia, bo jesteśmy rodzeństwem. A ja tutaj też od urodzenia, bo jesteśmy najbliższym kuzynostwem. Kto wpadł na pomysł, żeby grać w awanturze? Nie będę grał w ligę. Ja wysłałem tego SMS-a właśnie. No i udało się. Miał pan wątpliwości, kogo wziąć do drużyny? Ja grałem od kiedy grałem na streamie w ligę, nie? I widzę, że dobrze pan... Witamy w finale. A to łatwo się przesycić tym... No rankedy później grałem, coś też się szybko nudziło. No liga to jest gówno w skrócie. Będzie łatwo? Nie będzie łatwo. Dlaczego? Widać, że drużyna zielona jest świetnie przygotowana do programu. Ma prawda, Oli, zgadzam się. No a mistrzowie z kolei mają przewagę finansową, no i jednak doświadczenie. Jeden program więcej. Od jakiej gry streamować zacząłem? No od ligi. Kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, ale to było dawno temu. Pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygra pieniądze za to pytanie. Ale jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale. Dawaj, spin. Wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będzie liga na tym streamie. Ja mówiłem, że może choroba mi w końcu wróci, ale ja czuję, że... Jest szansa, że już nigdy nie wrócił. Naprawdę, no. Ja nawet nie myślę o tym, tylko jak kategoria mnie widz pytał. Świat polityki. Więc mała szansa, bardzo mała. Coraz mniejsza. Po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. That's loser. No i dobrze, coraz mniej, prawidłowo. 700 mistrzów. 700 mistrzów. 800 proszę. I sobie 1000. Nie grałem pierwszego sezonu. 1100. Znaczy jak grałem tam, pierwszą grę może zagrałem u kolegi na botach, ale ja nie miałem kompa do tego. To się czwartego może. No liga to jest jak choroba, zazwyczaj się wracało po czasie. Ale ja jakoś od ponad 2 lat to miałem powrotu łącznie na łącznie.
na parę dni. Więc no... pytania 6,5 tysiąca złotych odpowiadają Zieloni. Świat polityki. Prezydentem którego państwa został Rolandas Paksas. Dobra, jakiś Grek ewidentnie, nie? Mam Litwę. Litwa, tak. Co? Czekajcie. Jak Litwa? Czekajcie, jest jeszcze Litwa. Grek na Litwie został po królem? Znaczy tym? Nie no, na Litwie, na Bałtyckim. Prezydentem? Może być jeszcze Łotwa. Na Litwie to były teraz. No teraz. Rolandas Paksas na Litwie. Litwo, ojczyzno moja. Pewnie, że tak. Co? To Litwa Trajga. Nazwiska wszystkie się na S kończy. Ale to będzie Łotwa. Litewskie i ukraińskie. Jak, słuchajcie? A gdzie kochani, po prostu po kurku, ja nie pamiętam. No ja przyszłam pierwszy... Ty, a może to Grek? Litwa? Litwa. Plecaki będą, ale nie wiem kiedy. Akurat się dużo zmieni, się wróci za jakiś czas. Zieloni udzielają odpowiedzi. Parę dni. Jest to Litwa. Tak jest! Tak jest! Ja nie mam już takiej gry, od kiedy nie gram w ligę, do której wracam. Soulsowe gry są obecnie moimi grami. Od długiego czasu już. A mistrzowie mają 9300 na koncie. 5 pytań do końca finału. Znaczy nie od długiego, od roku. Ale tak to jest... No. Oni mają takie nazwiska. Był taki rywal Pudziana w Stongmenach. Sawiskas, a był! On był z Litwy? Rozpoczynam licytację, biorę pod kurde, nie wiedziałem, myślę, że to Grek. To oni w dupę mają jakieś korzenie greckie. Pasem, no tak, a co? To ty? Jak nazywa się lider zespołu piersi? A Kukiz, rzeczywiście. Odpowiadamy. Paweł Kukiz. Tak jest! Naplułbym na ekran, ale mogę zostać pozwany. 1000 zł wędruje na konto mistrzów. Mają w tej chwili 9700, ale wciąż prowadzą Zieloni, którzy uzyskali na początku finału przewagę. Robert Burnejka to jest Litwin. 900 zł. 4 pytania. I on ma Burnejkas na nazwisko? I on ma na nazwisko Burnejkas? Ja nie ogarniam, ty Litwini mają... Kurde... Oho! Będzie o Wukongu, zobaczycie. Kim był Wukong? Małpą? Sam? Człowiekiem? Zieloni 300! Zieloni ile? 300! 300 proszę! 600! 600 mistrzowi! 600 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci! Był Far Cry 5, szóstki nie będzie. Po raz drugi w tym finale wygrali licytację. Spójrzcie panowie na ekran. Jak brzmi imię papieża widocznego... Ty, to nie jest... Nie no, jak... Przecież on wtedy nie był papieżem. Nie no, ale wygląda jak ten. Co jest teraz? Ale no przecież co to jest? Ty, to jest jakaś podróż w czasie? Kto był przed Janem Pawłem? Bo to na pewno on, nie? Czy nie? Czy to jest jakiś... 100 lat... temu... Pius? No właśnie, też mi się to kojarzy, bo jest Pius jakiś tam? Taki słynny papież? Może to on? Zawsze jak jest pytanie o papieża, się mówi Pius i Louis. Ja to daję. Ale jak będzie pytanie, o który konkretnie, to nie wiem. Bo tam ich iluś było chyba, nie? Stracji. Klasik Pius. Jan? Pius. Powiedz samo Pius. Jest to Jan 21. 23. Który? Jan 23. Zieloni? Nie mamy pojęcia. Nie wiemy. Absolutnie. Ale jak sądzicie? Pius 12 pierwszy, co nam przyszło. Pius 12, tak? Tak. Nie, to jest Paweł 6.
Zmarł w 78 roku. Czemu papieże się nazywają dosłownie? Nie, wyobraź sobie kreator postaci papieża. Chłop wchodzi na serwer i tak. Jan Paweł, a zajęte. Jan Paweł II, a Jan Paweł III, Paweł IV, V, VI, VII. Dopóki wolny nikt nie będzie, to taki sobie bierze. Czy oni są nienormalni na tych serwerach watykańskich? Ja pierdzielę, Pius 77, bo wszystkie zajęte wcześniejsze. Tak więc 900 zł przechodzi do puli następnego pytania. Mamy jeszcze trzy kategorie do końca. Nie gry. Mogę. 13600 na koncie. Co tam jest limit na 4 niki i potem liczby trzeba wpieprzać? Ale co ty piszesz? Sztuka kulinarna. Franciszek, no a Franciszek który on ma? Po prostu? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. No był. Benedykt był który? Benedykt któryś był też, nie? Ten przed 16, no. No i pytanie teraz, czy serio było wcześniej 15? Czy on sobie tak wymyślił? Panie Marto, dobrze pani gotuje? No ja nie wiem. Bardzo dobrze. No to chłopaki muszą powiedzieć. Chłopaki mówią, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to mamy tu nadzieję na dobrą odpowiedź za 1800 zł. Która część kalarepy jest najczęściej wykorzystywana w celach kulinarnych? O, owoc. Jest kalarepa. Kwiat. To są liście. I tu się je. Jak to się nazywa? Korzeń. Łodyga, to jest nie, czy to nie jest nie. Jadalna łodyga? Ja w ogóle, jak to wyglądało, jeśli kalarepa nie rośnie w ziemi, nie? I tu jest, tu ma liście. Liście się nie je, tylko się je... Co to kalarepa? Korzeń to nie jest pod ziemią. Jak to nie jest? Nie, to jest pod ziemią. To jest korzeń. To jest rodzaj jedzenia. Tak. To jest łodyga. Co? Weźmy podpowiedź. Ale czekajcie, powoli. Ale zobaczymy, co to będzie. To jest 1800. To nic tam nie da. Ej, bo ona... Nie, to nie jest korzeń. Bo korzeń ma jeszcze takie tam... Bardzo możliwe, że łodyga, bo to jest tak, że jeszcze... Podpowiedź nam nic nie da. Jak to jest rozkaz? Na przykład... Nie, to nie jest to łodyga, albo... Nie ma sensu chyba podpowiedzi, tak. Jest to łodyga. Zieloni mówią, że to jest łodyga w puli 1800 zł. Czy to jest dobra odpowiedź? Dowiemy się po reklamie. Korzeń? Benedykt 15, 1922. Było 15 przed nim. Chory planet. Widzów awantury o kasę, trwa pojedynek finałowy, prowadzą to ja strzelałem, owoc, coś takiego, kwiat, nie pamiętam, ale tu nic, nie wiem co powiedzieć. Pytanie, które zadałem przed przerwą brzmiało, która część kalarepy jest najczęściej wykorzystywana w celach kulinarnych? Owoc, no. A jak to nazwać? Jest to łodyga. Tak jest! Łodyga, no. Co? 800 zł. No muszę to zobaczyć, co to w dupę jest kalarepa. Kalarepa łodyga. Co to jest łodyga? I co, które to się je z tego? Które to jest łodyga? To, co odstaje? To, te długie? A tego się nie je? Tego się nie je? Które się w dupę ja? Nie je się tego tylko? To jest seller? Nie. Na konto drużyny zielonych mają 14 900, a mistrzowie 8700. Dwa pytania do końca. Chory pane to jest. Wymyślili te warzywo z dupy. Jakieś GMO. I tyle w temacie. Mam dla państwa fizykę. Czy ja to kiedyś jadłem? Pewnie jadłem, ale... Rozpoczynamy. Czy ja o tym wiem, że to jadłem? ...złotych z konta każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 1500. Ile mistrzowie? 1500. 1500, proszę. Ty, jaka przewaga zielonych jest. 1500 po raz drugi i 1500 po raz... Kara. Nie, za takie coś powinna być kara. Bo jest jedno pytanie jeszcze po tym. Mistrzowie w puli 1700 zł, natomiast zieloni...
byli bierni w tej licytacji. O! Państwa kara 5000 zł. To był drugi raz już. Ej, nie wiem, czy to był drugi raz, czy nie, ale zarąbiście. Tak powinno być. To jest pierwsze upomnienie. Zgodnie z regulaminem, pierwsze. Za nie wejście do licytacji nie ma znaczenia, jest kara pieniężna. To mi się podoba. I to mi się podoba. Tak powinno być. To się rozgrywka jest już dosłownie o wszystko w tym momencie. Dwa pytania. Oni myśleli, że zabiuzują system. Nie ma tak, brudaski. Oczywiście państwo nie wyszli słysząc, że mistrzowie powiedzieli dużą kwotę, 1500 zł, no bo chcieliście już zachować swoje pieniądze. Oni po to dali wysoką kwotę 5000, brawo. Żeby zachęcić was i do wyjść to Sigma. Tak, mistrzowie? Tak miało być. Tak więc było to uniknięcie walki i po prostu chcieliście zarobić, nie wchodząc do licytacji. Nie udało się, 5000 zł. Co, będziecie płakać? Odpowiadają mi. Opłaczcie się, brudasy pieprze. Fizyka. A mnie denerwują. Która wielkość jest stała w przemianie izochorycznej gazu? Co to w ogóle znaczy? Ja pierdzielę, co to znaczy? Wielkość. Która wielkość jest stała? Objętość. Może objętość. Smród? Nie mam pojęcia. Izomer. Która wielkość jest stała? Izomer. Jaka to jest izomeryczna? Izochoryczna. Jaka to jest izomeryczna przemiana? Izobaryczka, to znaczy ciśnienie. Ciśnienie? Izotermiczne właśnie. Nie, to trzecie. To jest? Nie. Objętwa odpada. Temperatura? Co to znaczy? Wiesz, odpowiedź bierzesz. Objętwa. Nie, jest nie. Matematyki. Wiesz, podpowiedź. Izochoryczna, co to znaczy? Wiesz, podpowiedź. Nie, jeszcze nie. Nie wiem, objęto. O, dobra. Tanio, żeby tamtym dostrać. 500 zł. 300. 1500 to są praktycznie na... My włożyliśmy te pieniądze. Za dużo nie zyskamy. Gdy nie bronimy... Dobrze. On powinien powiedzieć, a racja, za darmo, żeby tamtym dostrać. Objętość. Ale niestety. Temperatura. Ej. Czas. Ciśnienie. Czas? Ty. Nie mam pojęcia. Wszystko mi tu pasuje, bo nie wiem, co to jest. Więc totalny strzał. Objętość i luj. Objętość. Nie mam pojęcia, co to jest. Czas to pieniądz. Odpowiadamy. Żydga. Jest to objętość. Tak jest! Strzał udany, Ew. 1700 zł wędruje na konto drużyny mistrzów i mają w tym momencie 8500, ale cały czas w finale prowadzą zieloni 9700. Proszę państwa, przed nami ostatnie pytanie, które powie nam, czy mistrzowie będą dalej mistrzami, czy będziemy mieli nowych jak mistrzów. Jak to 3,75? Ostatnie pytanie w finale. Co to oznacza, Kitsuna? Czy jestem blisko czegokolwiek? Ale ja już swoją średnią pobiłem. Oho. Kategoria 1 na 1. Dołożę, na pewno dołożę. Bo zirytowali go zieloni. Proszę teraz, aby drużyny wybrały po jednym przedstawicielu do pojedynku 1 na 1. Zirytowali go zieloni. Proszę bardzo, panie Arkadiuszu. Kto będzie nie. Reprezentował nie można tego abuzować. Dowiedzieliśmy się ostatnio. Kibisz może sobie zmienić zasady, jak widzi, że ktoś abuzuje. Co jest dobre w sumie, no. Bo no, bywali tacy, co... Tak do odciny. Z konta każdej drużyny biorę teraz po 500 zł. Mamy 1000, ale
Żeby każdy miał szansę, dorzucam jeszcze od siebie 200 zł do puli. Mamy 1200 i oznacza to, że kto wygra ten pojedynek, tym wygra cały program. Ibis uznał, kategorii. Ale zobacz, Ibis uznał, że zabiuzuje, skoro tam ci abiuzują, widzisz to? Że jak jest remis, to wygrywają zawsze mistrzowie, zobacz. Chcieli tamci wykorzystać mechanikę, abuzować mechaniki, a Ibis przeciwko nim to wystawił. No i git. Jedynek, ten wygra cały program. Rozpocznijmy od wyboru kategorii. No nie. Panie Arkadiuszu, którą kategorię skreślamy? Jak już remis, to mistrzowie wygrywają. Historii powszechnej, której nie lubi pan Mariusz? Biologia. Nie będzie biologii. Panie Arkadiuszu? Muzyka klasyczna. Skreślamy muzykę klasyczną. Co jeszcze, panie Mariuszu? Piłkę nożną. Proszę, skreślamy piłkę nożną. Co teraz? Fizyka. Nie będzie fizyki i... Motoryzacja. Nie, no, mogli kogoś innego, to prawda. Jak pan Arkadiusz, o, ja... się czuje? No nieźle. To świetnie, w takim razie czytam pytanie, przypomnę oni zasady, będą mistrzami, ja już wolę maturzystów. Jeżeli odpowie prawidłowo, no to po prostu drużyna wygrywa program i 1200 zł wędruje na ja pierdzielę w dupę. Oto pytanie. Jak brzmi nazwisko polskiego komika, który w filmie Skarb zagrał rolę imitatora dźwięków? No to przegrali mistrzowie, on nie ma pojęcia ten chłop. A tamci, nieważne czy odpowiedzą, wygrali. Mistrzowie, dead! Ja nawet nie wiem, co to jest za film Skarb. Ale nutki posłuchamy. To jest 48 roku film? Czas minął, panowie. Czas minął, wracajcie na swoje miejsca. No, czyli przegrali, nie? Mistrzowie. Prawidłowa odpowiedź to zieloni wiedzą? Zastanawiam, nie. Próbowaliśmy, ale niestety mistrzowie? Nie, sama. Adolf Dymsza. Wiedział. A ja mówię lata 60. Ale dobrałem się. A więc, proszę państwa, no ponieważ zieloni mieli więcej pieniędzy na koncie, w takim razie mistrzowie muszą pożegnać się ze swoim mistrzostwem. Panowie zarobili... Szkoda, że jednego jeszcze nie zrolował pytania, żeby a w sumie w obu programach było uczciwie, ale no niby tam ci mieli przewagę, no to też chyba byłoby nieuczciwe, nie wiem. No ale mnie tak denerwują ci zieloni, frajerki. Dobre wiadomości dla zielonych. Państwo wygrali u nas dzisiaj 9200 zł. To jest pierwsza wiadomość, a druga jeszcze lepsza, że to wy będziecie naszymi mistrzami. No i Bisza zdenerwowali chyba, nie? Widzimy się w następnym programie z wami. A jeżeli państwo chcą bawić się z nami, grać, wygrywać, sprawić swoją wiedzę... On się chciał ich pozbyć, a zostali. Ale byli mistrzowie, których chciał się pozbyć i jakieś porypane pytania dostawali. Nie wiem, to jest niby Pepo Foil, ale... Nie ma przypadków, widzowie. Nie ma czegoś takiego jak przypadek. Zapamiętaj to. Lekcja życia. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. 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 Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki. Słyszę